Tego. Także musimy wzywać rząd, bo my mamy do tego prawo. Rząd rządzi z legitymacji parlamentu, a parlamentowi, posłom i senatorowi, to my daliśmy prawo do rządzenia. W tej chwili przekraczana jest udzielana legitymacja, ponieważ poseł może działać w granicach umocowania, udzielonego pełnomocnictwa. Nikt nie dał legitymacji do dekonstruowania reguł państwa prawa, nie dał prawa do zmiany konstytucji. Aktualny parlament nie jest konstytuantą, ponieważ kiedy była kampania wyborcza, nikt nam nie mówił, że będzie zmieniana konstytucja, że będzie likwidowany trybunał de facto konstytucyjny, który jest gwarantem demokratyzmu w kraju. Trybunał Konstytucyjny nas stworzył podwaliny demokratycznego kraju wtedy, kiedy tu był głęboki jeszcze socjalizm. Trybunał przywołany w 1985 roku do życia funkcjonował w warunkach PRL-u. To dopiero 90 rok wprowadzenie reguły demokratycznego państwa prawnego. Ten Trybunał nam stworzył podwaliny. Tu nie chodzi o tego czy innego sędziego, o tego, czy akceptujemy aktualne orzeczenia Trybunału, czy nie, tylko walczymy o instytucję, która wiele zrobiła dla stworzenia podwalin demokratycznego państwa prawnego. My nie musimy odwoływać się do aksjologii europejskiej, doktryny niemieckiej, froskiej czy francuskiej. My mamy własną, stworzoną właśnie przez Trybunał Konstytucyjny. Także bardzo się cieszę, że tak liczni państwo przychodzicie i wspieracie instytucję, bo tak jak mówię, nie chodzi o tego czy innego sędziego Trybunału. Chodzi o instytucję, która jest gwarantem demokratyzmu w naszym kraju i ochrony praw człowieka. Dziękuję. Ręce precz od Trybunału! 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 Spotykamy się tutaj po to, żeby tylko sobie pokrzyczeć, słuchajcie, każdego dnia, codziennie możemy się ze sobą solidaryzować, przekonywać znajomych do tego, przypominać tym, którzy kierowali się obietnicami wyborczymi do tego, że ten rząd wcale ich nie spełnia, że obietnice wyborcze były kłamstwem i to, o czym mówiła pani Ania Chorążewska. My, ani nikt, kto głosował na PiS, nie dawał mu prawa do tego, żeby łamać konstytucję, żeby nie respektować prawa, nie respektować wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Dajcie hałas jakiś, że tutaj jesteście! Wówczas, kiedy mamy tą demokrację, mamy różne swoje cele, mamy różne swoje priorytety. Dzisiaj tutaj jesteśmy wspólnie i na początek chciałbym, żebyście, słuchajcie, się przywitali ze sobą. Nie wiem, może już tutaj zrobiliście to, ale za każdym razem mamy taki zwyczaj. Nie jesteśmy tłumem! 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 My obywatele! My obywatele! My obywatele! My obywatele! A niech poetyckim hasłem na dzisiejszy dzień, na dzisiejszą naszą manifestację będą słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzęsą się portki pentakom. Konstanty Ildefons Gałczyński. Okej.
troszeczkę za późno może. Może przed wypowiedzią pani Anny Chorążewskiej powinniśmy tego odsłuchać, ale chciałbym wam dzisiaj odtworzyć niesamowitą wersję odczytania preambuły właśnie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. Nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznego oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkim, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja! 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 Instytucją utrwaloną w kulturze europejskiej. Tam, gdzie istnieje praworządne państwo, tam istnieją i organy kontroli konstytucyjności. Nawet jeżeli w moim przekonaniu każda władza może podlegać krytyce, a więc także i Trybunał, to jest to władza, której istnienie, kompetencje są co do zasady niepodważalne. To też niezwykle wzmacnia pozycję tych, którzy funkcję sędziów Trybunału objęli. Zdaję sobie sprawę, że między różnymi organami władzy sądowniczej, władzy wykonawczej, ustawodawczej bywają napięcia. To jest rzeczą normalną. To jest rzecz normalna w demokracji. Jest również rzeczą normalną, że orzecznictwo pań i panów sędziów
może być przedmiotem dyskusji, ale nie zmienia to faktu, że ta dyskusja, szczególnie po wydaniu orzeczenia, ma jedynie teoretyczny charakter. Ponieważ zgodnie z naszą konstytucją orzeczenie takie ma moc powszechnie obowiązującą. To kolejny dowód na ogrom pań i panów władzy. Wspominam o tym dlatego, że w trakcie uroczystości, która wiąże się ze zmianą na stanowisku prezesa Trybunału z powołaniem 1/5 składu sędziów Trybunału, o takich rzeczach wspomnieć należy. Dzisiaj tym, że jest rządzącą w tym kraju. Niestety mamy, jak na moje, taki teatrzyk troszeczkę marionetkowy i w związku z tym, że to jest teatrzyk, a my nie jesteśmy politykami, tylko od nich oczekujemy poważnego traktowania nas, obywateli, myślę, że możemy z dystansem spokojnie zadedykować parę słów pani Beacie. Mam nadzieję, że się przyłączycie. Drukuj ten wyrok! Drukuj ten wyrok! Beata, drukuj ten wyrok! Drukuj ten wyrok! Kiedyś powiedział, że już wywalczyliśmy demokrację i możemy spać spokojnie, to był w błędzie i dzisiaj mamy tego dowód. Po raz kolejny musimy zrobić pobudeczkę i wziąć się do roboty. Wziąć tych polityków, których wybieraliśmy przede wszystkim w pierwszej kolejności, do odpowiedzialności za nas wszystkich. I teraz specjalnie, słuchajcie, prosto z serducha do was. Bo w Warszawie jest protest pod kancelarią pani premier. I tam są różni ludzie. I nieważne, słuchajcie, co mówi pan Zandberg, co mówi pan Kijowski, co mówią inni, co mówią politycy. Przede wszystkim, słuchajcie, nie dajmy się dzielić. Absolutnie. To nie jest czas na dzielenie. Przepraszam, ale wszyscy, którzy w tej chwili dzielą ludzi, moim zdaniem są przeciwko ludziom. Bo to jest czas, kiedy musimy naprawdę odłożyć, uwierzyć w to zagrożenie, słuchajcie. Bo dla mnie te kłótnie to jest tylko brak wyobraźni. Ktoś, kto tylko straszy zagrożeniem tego, że nam odbierają demokrację, a później dzieli ludzi, uważam, że powinien się bardzo zastanowić, ponieważ ja uważam, że to jest znak tego, że po prostu nie wierzy w to, że może stać się źle, że może stać się tragedia. Więc zachęcam was do tego, żebyśmy głośno dzisiaj z Bielska-Białej, wspierając tych, którzy też mokną w Warszawie, krzyknęli hasło: Solidarność naszą siłą! 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 Można klaskać, słuchajcie, wiem, że nie większość z was ma parasole, ale rozbudźmy to społeczeństwo obywatelskie! Ponad podziałami, słuchajcie, starczy już haseł! Starczy gadania! Czas działać! To jest czas, żeby powiedzieć nie każdemu politykowi, każdemu liderowi, który chce dzielić! Olać liderów, olać polityków, którzy dzielą Polaków!